słowna przemoc to też jest przemoc. Drogi Krzysztofie, w ostatnim czasie w mediach widać coraz więcej homoseksualnych wybruchów naturu. A ja mam tego serdecznie dość, opracowałem idealny plan. Wybijmy te wszystkie pedalskie p***y i rodziców, żeby nikt już nie mógł przekazywać tych s***nych pedalskich genów. Kim wy jesteście, ludzie? Shadow Black! Czy naprawdę wszystkim się wydaje, że słowa nie mają żadnej mocy sprawczej, że takie rzeczy można pisać bezkarnie w internecie? Panuje takie przekonanie, że internet jest anonimowy, tak? Siedząc w komputerze za ścianą, przy komputerze za ścianą, gdzie siedzą w drugim pokoju rodzice na przykład, albo bliscy, wydaje nam się, że za tą siecią połączeń zagmatwanych serwerów, routerów, kabli i tak dalej jesteśmy anonimowi. Nie jesteśmy anonimowi. Każda nasza działalność w internecie pozostawia odcisk cyfrowego palca w postaci logowania na serwerze usługi. Pierwszą rzeczą jest to, żeby ofiara zidentyfikowała, jakiego rodzaju przestępstwa padła ofiarą. Tak, tych przestępstw może być kilka. To może być znieważenie, zniesławienie, to mogą być groźby, szantaż, to może być publikacja wizerunku. Policji trzeba przekazać pewne informacje, żebyśmy mogli dalej na tej podstawie wykonać pewne ustalenia. Tak? Czyli potrzebne nam jest miejsce w internecie, platforma, forma, w jaki sposób to się stało, ewentualnie dowody w postaci wydruków, zdjęć z tym hejtem internetowym. My sobie będziemy wtedy w ramach naszych czynności ustalali administratorów poszczególnych usług, z ich pomocą uzyskiwali dane rejestracyjne do usługi, wykazy logowań i na tej podstawie u operatorów telekomunikacyjnych identyfikujemy już konkretny komputer, z którego to przestępstwo zostało w internecie umieszczone. Cyberprzemoc to jest jakikolwiek każdy atak na kogoś z użyciem medium internetu albo SMS-a, albo jakiegokolwiek innego środka masowego przekazu. Każdy obraża, każdy wyolbrzymiłem to i nie robi sobie z tego kompletnie nic. Nie wyciąga z tego żadnych wniosków. I to jest naprawdę niemiłe. Uważam, że powinniśmy z tym walczyć. Konferencja zasadniczo jest powoli pewnym finałem dłuższego projektu przygotowanego przez nas, o realizację którego wystąpiliśmy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzisiaj jest takie bardzo mieszane towarzystwo, ale na tym nam bardzo zależało, żeby to towarzystwo było przede wszystkim, zawierało w sobie znaczącą ilość młodzieży szkolnej. I począwszy od naszego prowadzącego, czyli od pana Błażeja Gawrońskiego, przedstawiciela profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom ogólnie, w tym również i przemocy, skończywszy na samej młodzieży, reprezentacji młodzieżowej, która pokazywała swoim własnym językiem, jak widzi mowę nienawiści, jak widzi zjawisko przemocy, cyberprzemocy, o której właśnie dzisiaj rozmawiamy. Jako przedstawiciele młodzieży, która jakby nie było żyje w internecie, zostaliśmy poproszeni o wygłoszenie swojego zdania po prostu na temat dzisiejszej konferencji cyberprzemocy, hejtu, jak my go widzimy i naszym zdaniem, jak powinno się z nim walczyć. Myślę, że pomóc potrafią nauczyciele, pedagogowie, psychologowie, socjologowie, a także policja i służby mundurowe. Są akcje społeczne organizowane, takie jak na przykład, którą przytoczyłem na przykład na prezentacji swojej Stop Mowy Nienawiści, której brał udział popularny vloger polski Krzysztof Gonciarz. Takie osoby mają po prostu przebicie do ludzi, do młodych ludzi. Ich filmy oglądane są przez widownię rzędu 300-400 tysięcy osób. Więc jeżeli ktoś faktycznie ma przemówić młodym, powiedzieć im, czego nie robić po prostu, jak nie krzywdzić, jak nie ranić, to jest chyba recepta na to. Czy to będzie cyberprzemoc, czy to będzie przemoc pojmowana w sposób ogólny? To jest zawsze złe zjawisko. To należy zwalczać. To niestety jest obecne i my jako, powiedzmy, pedagodzy, czy w ogóle jako dorośli, przede wszystkim powinniśmy reagować, powinniśmy pomagać.
powinniśmy wspierać. I to, co tutaj dzisiaj zostało powiedziane, to bardzo istotne. My powinniśmy być w tym życiu.